kochani, dzisiaj będę nagrywać filmiki. No ale zaczynam od kuchni, bo jednocześnie nagrywam vloga dla Was na wtorek. No, jestem już gotowa do nagrywania filmu. I teraz będę tutaj robić to, co zawsze rano. Opowiem Wam dzisiaj moją taką rutynę jedzeniową. Głupio to brzmi. Co jem w ciągu dnia? Mniej więcej, powiedzmy, co jem w ciągu dnia. Będzie to najpierw koktajl, bo zawsze rano piję, oprócz zielonej herbaty, bo ja piję tylko zieloną herbatę i to parzoną w dzbanku. Tutaj Wam dam przebitki od razu, o tu jest dzbanek. Parzę sobie i oczywiście wyciągam tą herbatę, już tą zaparzoną, ten koszyk z zaparzoną herbatą. Nie trzymam go w tym czajniczku. No i potem sobie podgrzewam albo dolewam wrzątku do tej herbaty w ciągu dnia też. Ale zazwyczaj piję dużo tej herbaty zielonej i nie piję czarnej, bo mi nie służy niestety. No, ja znam dobrze dosyć swój organizm i taka jestem uwrażliwiona na to, więc wiem, że po czarnej herbacie się zaczynam trząść. A natomiast zielona jest ekstra, nawet mogę wieczorem wypić i nic mi nie jest. No i to, że daję cytryny, jak tam widzicie, do herbaty, to wcale nie jest źle. Jeżeli słyszeliście, że nie daje się cytryny do herbaty, to głównie dotyczy to do tego, jeżeli na przykład trzymacie torebkę z herbatą w szklance albo parzycie w dzbanku taką luzem herbatę i do tego dacie cytryny, to do tych fusów, w czasie parzenia się nie daje cytryny, bo to rzeczywiście tam powoduje jakieś reakcje chemiczne. Natomiast normalnie, tak jak już macie herbatę w szklance, wyjętą torebkę, to można spokojnie dawać cytrynę. Ja daję tylko do smaku, bo wiecie, do ciepłej herbaty to tamtej witaminy C raczej się nie utrzyma. Ale do tego daję miodek, bo uwielbiam herbatę właśnie z miodem i tylko, w zasadzie tylko słodzę herbatę, bo kawę piję z mlekiem owsianym, jak już mogliście zobaczyć nieraz. Więc nie wymaga słodzenia, bo mleko owsiane jest takie słodkawe, nie jest gorzka ta kawa po prostu. No i teraz będę robić koktajl w tym blenderze NutriBullet. Jest rewelacyjny, jakbyście się zastanawiali, czy kupić, to ja bardzo polecam. NutriBullet jest po prostu super, on ma taki pojemnik. Ja mam taki mniejszy, bo są też większe objętości. On ma 6 ostrzy. Trochę jest to takie niewymyte super przeze mnie, bardziej wypłukane, bo nie myję tego za każdym razem szczegółowo, tak, albo do zmywarki, tylko przepłukuję. No i będę dawać do tego, zaraz zobaczycie co, bo przygotuję i będę Wam pokazywać potem w drugą stronę. No i tak, co tu jest? Gruszeczka, ananas. Kupiłam ananasa. Miałam dać grejpfruta, ale dałam pół cytryny, bo miałam już rozkrojoną, a nie chcę za długo trzymać rozkrojonej. Liście szpinaku. One w ogóle nie dodają smaku. Taki młody szpinak jakby nie zmienia smaku, nie jest to wcale jakieś niedobre przez to, że się da szpinak. W ogóle tego nie czuć. Kawałek taki obrany imbiru surowego. Zawsze daje w zimie, bo daje super odporność, a poza tym też ma działanie antyrakowe, więc w ogóle uważam, że imbir surowy to jest genialna rzecz po prostu, zwłaszcza właśnie w zimnej porze roku. Dzięki temu tylko raz chorowałam i to tylko przez siebie, przez to, że jestem głupia i po prostu się nadwyrężyłam swoje siły i organizm już nie wytrzymał. Ale tak to w ogóle ani gardło, ani katar, nic. Daję trochę mleczka kokosowego teraz. Wyjątkowo, bo wiecie co, nie daję go za każdym razem, ale ostatnio jakoś miałam ochotę na taki smak kokosowy i dodaję wody, moi drodzy, którą trzymamy w takich kubeczkach miedzianych, bo miedź uzdatnia wodę i w ogóle oczyszcza, więc wody musi być trochę tak, o, nie mniej niż tak 2/3. No i teraz będę to miksować, a tam się już gotuje kawka. Czarna kawa z mleczkiem owsianym będzie, więc miksuję to i pokażę Wam już na miejscu. Tak, gotowe śniadanie. Jeszcze Wiktor się szykuje, a ja w ten czas wypiję ten zdrowotny koktajl i pyszny. Uwielbiam ananasa i kokos. Wow, i gruszki. Więc szybko wypijam, bo lepiej przed śniadaniem niż w trakcie. Kochani, pyszne śniadanko jemy. Jajeczka, trochę grana padano na
awokado i sałatkę z sosem musztardowo-miodowym i kawa. A jakby ktoś był jeszcze głodny, to tuńczyk, ale ostatnio przesyt tuńczyka, więc chyba nie. Smacznego! Hej kochani, jestem dzisiaj po całym dniu wieczorem, jest późno, bo patrzcie, jest już przed 9:00, tak zwykle późno nie jadam obiadu, bardziej to jest kolacja, no ale dzisiaj postanowiłam jednak zjeść, bo ciepły posiłek trzeba zjeść. Jadłam tylko w środku dnia jakąś przekąskę, no, a rano jadłam śniadanie, potem jadłam pierogi z truskawkami niestety, bo to było jedyne, co mogłam zjeść na szybko. Czasem tak bywa, ale moja dieta generalnie tak nie wygląda. Pokażę Wam szybki haul z Biedronki teraz. Byłam na szybko teraz wieczorem jeszcze w Biedronce, bo będę robić kolację taką bardziej, mam nadzieję, że zdrowszą, trochę i lekką na noc, żeby nie jeść tak, wiecie, późno ciężkich rzeczy. Przełączam się na drugą kamerę. Będą ziemniaczki z brokułem, zaraz Wam pokażę efekt, już się gotują. To będzie, zaraz wrzucę brokuł i później to razem stłukę to w sumie razem na takie zielone pire. Bardzo lubię takie pire, wolę niż same ziemniaki, bo ziemniaki średnio dobrze trawię. Gruszki. Gruszki muszą być, bo ja codziennie piję koktajl, który się składa z imbiru. Zresztą koktajl już widzieliście, nie będziemy się powtarzać. Tym razem kupiłam też ananasa, bo były na promocji, po 5 zł za kilogram. Czekam, aż będzie dobra cena na te ananasy zawsze. No i tak, łosoś jest. Teraz będzie pieczony. Zawsze kupuję to, bo bardzo lubię to mleko, tak zwane świeże mleko, to nie jest mleko oczywiście, tylko napój owsiany. Taki biedronkowy z tych lodówek, wiecie, nie ten taki, co może długo stać, tylko taki lodówkowy, on jest lepszy, dużo lepszy w smaku. I no jest naprawdę, jak dla mnie, to jest dużo, ja się odzwyczaiłam od zwykłego mleka, ale jak dla mnie to jest dużo lepsze niż mleko i kawa i wszystko inne, nawet budyń jest mniej ciężki z tym owsianym napojem niż z mlekiem krowim. Smoothie, uwielbiam ten smoothie. Jak coś, to biorę go do szkoły i sobie popijam. Awokado, bo też zawsze biorę awokado. Akurat dzisiaj bio, bo jakoś tak mi naszło i nie było takich miększych, zwykłych. No i cytryny, i tym razem też kupiłam biocytryny, bo jakaś promocja, ale kupuję różne cytryny, po prostu ewentualnie je też tam parzę i tak dalej. Cytryn jemy bardzo dużo, bo też do koktajlu dodaję. Siatkę biodegradowalną chowam ewentualnie do wysyłek. Słuchajcie, sorry, że jeżeli tu nie jest idealnie czysto w tej kuchni, bo to jednak cały dzień mnie nie ma w domu. Herbata zielona, oczywiście już bez koszyczka z esencją, stoi sobie do picia. Także zaraz zobaczycie, co tutaj się będzie działo z tym jedzonkiem, bo mam nadzieję, że będzie pyszne. Postanowiłam Wam pokazać. Mój piekarnik nie należy do najczystszych niestety, ale w weekend go wyczyszczę. W tym będę piekła zaraz łososia, a teraz jest ta marchewka lekko glazurowana miodem. No i też oczywiście lekko posolona, tak leciutko. Jest tam olej oczywiście już na dnie. Zaraz dołożę właśnie łososia, bo to jest... Ta marchewka się robi dużo dłużej niż łosoś. Nie dużo, ale dłużej. Uwielbiam taką pieczoną marchewkę, po prostu taka słodycz jest w niej. No, idziemy za chwilę do efektu. O, słychać muzyczkę z góry. A tutaj Wiktor ubija właśnie zielone pire. Uwielbiam to pire. Powiem Wam, że nawet wolałam, żeby było więcej brokuła. Jest po prostu pyszne i dużo zdrowsze niż same ziemniaki. O! Jest kucharz, to znaczy jest ubijak. Kolega kucharza raczej. Jest ubijak. Ubijacz lub ubijacz, jak to woli. Pyszne to będzie, a tam już jest, o. Tam jest pomarańczowa część, a tu jest zielona część i one się dopełnią. Zaraz zobaczycie to na talerzu i będziemy pysznie jeść. Dokonało się, gotowe, ready. I teraz popatrzcie, jak to pięknie wygląda. Znaczy, to nie jest cudowna kolacja? Rybka, zdrowa. Oczywiście wiadomo, dzisiaj to mało co jest zdrowe tak naprawdę. Nawet nie wiadomo, czy te ryby są do końca zdrowe. Ale zakładam, że to jest zdrowsze niż inne rzeczy. O, zielone ziemniaczki. Strynka, rybka. Co to jest? Zdrowe. To jest morela.
i pieczona marcheweczka. Takie, mam nadzieję, że dosyć lekkie jedzenie. Dla mnie to jest lekkie. Same ziemniaki to mi trochę na jelita szkodzą, ale z brokułem jest lepiej. Ach, już chcę to jeść, już chcę to jeść. Nie jedz mojego, proszę. Ja jestem jak Joey z Przyjaciół. Nie wolno jeść mojego talerza. Nie, żartuję oczywiście. Jak ta marchewka? Powiedz, czy jest dobra. Dobra? Wyczuwalny karoten. Wyczuwalny karoten, okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Lubię mam nadzieję, że łosoś też będzie wyczuwalny. Kochani, bye bye, my jemy, a z wami się żegnamy, papa. Kochani, już jest po śniadaniu i teraz będę się zabierać za pizzę, którą kręcę już do następnego odcinka, więc będę się z wami żegnać, bo dzisiaj też nagrywam dwa filmiki i pokażę wam teraz jeszcze przebitki z moich dzisiejszych zakupów, bo byłam dokonać transakcji z moimi scrunchie oraz przy okazji kupiłam trochę roślin do sklepu, sztucznych roślin, ale zawsze. Oraz pokażę wam, bo kupiłam sobie też w Intimissimi takie bezszwowe figi, takie zawsze kupuję. To jest mój myk na to, żeby zawsze mieć dobrą bieliznę do stylówek, szczególnie w lecie, kiedy te rzeczy są trochę czasem transparentne, żeby nie było tego widać. Zobaczcie tam przebitki z mojego jeszcze przygotowania, z mojego makijażu porannego. I no i kochani, już wszystkie kulinarne rzeczy za dnia. Tak to zazwyczaj wygląda. Jakaś przekąska w ciągu dnia, bardziej taka solidna kolacja, też troszkę solidniejsze śniadanie, bo często w ciągu dnia nie mam czasu. A jeżeli mam czas, to zobaczycie to w następnym filmiku, to wtedy na przykład robię coś takiego bardziej wymagającego, na przykład pizzę domową z mąki orkiszowej oczywiście, albo jakieś danie, które jest bardziej takie czasochłonne, ale za to pyszne. I będę wam chciała też pokazać w kolejnych filmikach, jak robię kuskus tunezyjski z warzywami, bo mieszkam jakiś czas w Tunezji i trochę się nauczyłam tej kuchni ichniejszej, takiej jak naprawdę oni tam w domu gotują. To wam kiedyś pokażę, to jest bardzo pyszne naprawdę i można zrobić to w wielu wersjach, ale to nie na dziś, także dzisiaj się już żegnamy, buziaki, cześć, pa! Takie roślinki z Jisk za 50% ceny, o, wyglądają jak prawdziwe. I taki koszyk też był przeceniony 50%, jakaś promka. I kosztował wcześniej 70 coś, a kupiony za 35, a ten chyba też za 3 dyszki. Bardzo fajne, wszystkie były przecenione o 50%. No i potem będą już w sklepiku. No i to jest właśnie mój zakup z Intimissimi dzisiejszy. Czasem kupowałam tam jedwabne takie figi, ale teraz ten model jest bardzo dużo ma koronki i jakoś stwierdziłam, że będzie chyba zbytnio to widać w tych letnich ubraniach. Jakby coś było jasnego, wiecie, takie lekko transparentne rzeczy, to czasem widać bieliznę. Natomiast właśnie taką bieliznę zupełnie bezszwową, ciętą tak laserowo. No i czasem jest zapotrzebowanie, żeby włożyć właśnie tego typu figi. Trochę bardziej zabudowane, ale one są na tyle bezszwowe, że naprawdę w ogóle ich nie widać pod ubraniem. Czy pod spodniami obcisłymi, czy pod sukienką taką jasną. Dlatego ja wam bardzo polecam. Bo naprawdę są fajne, są dobrej jakości. Od spodu mają taki bawełnianą wstawkę tam, gdzie trzeba. Więc spoko, nie, człowiek się nie poci w tym. I naprawdę, naprawdę spełniają swoją funkcję, są zupełnie niewidoczne pod ubraniem, więc to jest rzecz, którą wam bardzo polecam do wszystkich letnich stylówek, żeby wyglądać classy, a nie pokazywać, co mamy pod spodem. Ha, moi drodzy, włosy jeszcze nie zrobione, ale dzisiaj nic nie widać niestety z tej pozycji. Nie da rady, muszę w drugą stronę. W każdym razie dzisiaj nie robiłam tego minimalistycznego tym multistickiem makijażu, tylko taki bardziej kolorowy. To jest taka moja typowa paleta oprócz różu zgaszonego, kolorów, które do mnie pasują i taki bardziej chłodny brąz i właśnie różne takie szarości niebieskie i tak dalej do mojego typu urody. I oczywiście kolory neutralne. No także przełączam. Tak. Dzisiaj bardziej tak tęczowo. Wesoło. Mam ochotę tak się rozweselić, bo jest pogoda trochę taka nieciekawa, więc bardziej wyrazisty. Na dziś makijaż jeszcze tylko muszę
wyprostować lokówką włosy. Ja kręcę na takiej lokówce, właściwie bardziej prostuję, to jest Babyliss, już nie widać, bo się wszystko starło. Taka ceramiczna suszarko-lokówka. O, moje włosy są puszące, jak widać. No ale dobra, nie narzekamy, bo i tak jestem zadowolona z moich włosów. Nie są złe, a że się puszą, no to na to nic nie poradzimy. Życie jest jakie chce. Patrzcie, jeszcze chciałam Wam pokazać ten balsam od Chanel, co dostałam od jednej z moich widzek. Pokażę Wam, jak to wygląda to opakowanie. Jest rewelacyjny, bo myślałam, że to jest bezbarwne, ale on daje taki brylantowy połysk i super to wygląda. Ja mam duże usta, więc ja ich jakoś specjalnie bardziej już nie podkreślam. W drugą stronę jest oczywiście, ale róż Coco Balm, tak? I nawilżający... Tak. Nawilżający Hydrating Beautifying Tinted Lip Balm, czyli Beautiful Color. O! To jest ciekawe. Słuchajcie, ja tego nie odkryłam dopiero teraz, ale numer. Czyli on nie tylko, że upiększa i nawilża, to jeszcze ma lekki kolor, ale w zasadzie ten kolor to nie wiem, jaki to jest kolor. Ale że się nabudowuje ten kolor. Ciekawe, bo patrzcie, to jest białe całkiem. Czyli aha, ten połysk pewnie brylantowy. Rzeczywiście, ten połysk brylantowy staje się coraz bardziej... Coraz bardziej widoczny. Ja mam taki kolor ust, że jest okej. Ja nie muszę jakoś zmieniać tego koloru, moim zdaniem. Nie, nawet lubię ten kolor i pasuje do mojej cery, bo to jest mój kolor. Więc akurat taki balsam jest super, bo troszkę powiększa, trochę tak uwydatnia. A nie zmienia koloru. I jest mega rzeczywiście nawilżający i natłuszczający. To jest super. Perfekcyjna rzecz. Odkryłam dzięki widzce. Dzięki, kochana.